mam na imię Marzanna. Spotkałam osobiście żywego Boga. To żywy Bóg. To nie mały Jezusik zamknięty w tabernakulum, to żywy Bóg. 2000 lat temu On przyszedł w postaci miłości, w postaci krzyża. On przebaczył nam każdy grzech. Grzech przebaczył teraźniejszy, przeszły i przyszły. Ja tego osobiście doświadczyłam. Doświadczyłam 20 ponad lat temu, że Bóg jest żywy. On wkroczył do mojego życia z potężną miłością, bo Bóg ma na imię miłość. On mi pokazał, jak ponadnaturalnie potrafi kochać. Wiecie, że każdy z nas nie doświadczał tej ojcowskiej miłości. Każdy z nas ma jakieś deficyty związane z miłością ojca. On przyszedł do mnie w postaci tego tatusia, który mnie ukochał bezwarunkowo. On 2000 lat temu nie tylko umarł za nasze grzechy. Jest to ofiara, która jest z łaski. Myśmy sobie niczym nie zasłużyli na to, abyśmy mogli zapłacić cokolwiek, jakąkolwiek cenę, aby wejść do nieba. On nam dał to z łaski niezasłużonej przychylności. Nie tylko zapłacił za nasze grzechy, ale tak samo rozchorował się każdą naszą chorobą. Zabrał każde nasze zniewolenie, każde nasze odrzucenie. On się stał ubóstwem, abyśmy byli ubłogosławieni całym bogactwem ziemi. On poszedł na krzyż i stał się odrzucony, potępiony, abyśmy doświadczyli bezwarunkowej miłości Ojca. Ja takiego Boga znam i taki Bóg jest. To jest dar, nie musimy na nic zasłużyć. On na krzyżu powiedział: wykonało się. Wykonało się, to znaczy to jest czas przeszły, dokonany. My mamy to zapewnione w Jego dziele, ale wybór należy do nas. My nie musimy prosić Go, nie musimy Go prosić. My po prostu musimy zadecydować i nie musisz patrzeć, czy ty się czujesz, czy ty jesteś gotowy, bo brudny musisz przyjść do Niego. Przyjść pod prysznic krwi Jezusa. Przyjść takim, jak stoisz i wykąpać się w tej krwi płynącej z krzyża, bo to żywy, potężny Bóg i takiego Go doświadczam każdego dnia. Każdego dnia mogę chodzić z podniesionym czołem. Ja, gdy Go nie poznałam, chodziłam w odrzuceniu, w potępieniu. Ja dzisiaj bym nie mogła tak stać tutaj i mówić do Was. Ale to, że On weszedł żywy, wdarł się w moje życie, wdarł się, przyjęłam tą wielką miłość. Dzisiaj dlatego tu stoję i do Was mówię, bo wiem, że każdy z Was może doświadczyć takiej miłości. Takiej miłości bezwarunkowej. Dzisiaj świat goni za właśnie, chodzi do różnych psychoterapeutów i szuka tego czegoś. Ale jedynym celem, jedynym zapełnieniem jest Jezus Chrystus, żywy, potężny Bóg, który wypełni wszelkie deficyty, który zaleje każdą ranę zaleje, który wyprowadzi Was z każdych zniewoleń. To wspaniały nasz Bóg, żywy Bóg i takiego poznałam. I tu stoimy, każdy z nas poznał takiego Boga. Jeżeli chcesz nas wypróbować i przyjść, to się pomodlimy o Ciebie. Pomodlimy się, nakażemy chorobie, żeby odeszła w imieniu Jezusa Chrystusa. Taki jest żywy Bóg, bo ja takiego doświadczam. Ja byłam kiedyś chora i gdybym prosiła Boga: Boże, uzdrów mnie, dzisiaj bym tu nie stała. Ale ja zawołałam, że choroba jest nieprawna, że jestem dzieckiem żywego Boga i nie masz, diable, prawa do mojego ciała. I dlatego dzisiaj stoję tu, żywa wśród Was i takiego Boga żywego doświadczam. Nie bój się i wypróbuj nas i przyjdź. Amen. Ziom, przecież...